druga część tej wystawy Canaletto. To jest przyjazd do Warszawy. A tutaj nie warszawski motyw, ale jak najbardziej polski. To jest słynny wjazd posła polskiego Jerzego Ossolińskiego do Rzymu w roku 1633. Kilkuset konnych. Niektórzy mówią, że to były konie, które miały też złote podkowy. Legenda o tym wjeździe. Ale w momencie, kiedy przyjechał do Warszawy, siłą rzeczy zaczął również pracować nad widokami. Przede wszystkim Warszawa, ale to również Wilanów. Pracuje też w Pałacu Ujazdowskich. Widzicie tutaj fantastyczne obrazy przedstawiające pewne projekty. Projekt malowidok w sali Pałacu Ujazdowskiego w Warszawie. Różne rozwiązania architektoniczne. No i Canaletto tutaj znalazł wspaniałe grunty do tych swoich prac. No i to, co najbardziej znacie i kochacie wszyscy, czyli Pałac Zamkowy, łazienki, kościół wizytek. Wolna elekcja na Woli, ten najsłynniejszy obraz przedstawiający wolną elekcję z czasów szlacheckich, kiedy szlachta ustawiała się województwami, poszczególnie składała głos. No te widoki Warszawy w różnych kontekstach, z drugiej strony Wisły, od strony Pragi. Widzicie, jak to pięknie wygląda. A tutaj jako żywo kościół Świętego Krzyża. Te obrazy są naprawdę fantastyczne i one tak zastępują fotografię, zastępują film. Tutaj jest kolejny obraz przedstawiający elekcję, tym razem Stanisława Augusta Poniatowskiego na Woli. Patrzcie. Widzicie te chorągwie, to są poszczególne województwa. Szukam tutaj, gdzie jest chorągiew kujawsko-pomorska, ponieważ to na gryfa i orła, ale nie mogę jej znaleźć. Musicie mi wybaczyć. Jak widzicie, na Woli były wiatraki. No ale tutaj izba poselska, senat. No, zastanawiam się, co było z wolną elekcją, kiedy przyszedł deszcz. No ale to już temat na zupełnie inną historię. Pokój Canaletto. To, co teraz byliśmy, to się właśnie był pokój Canaletto. No i tutaj oczywiście sala tronowa. Sala, w której audiencja była przygotowywana na króla. No i te sale były też ozdobiane przez Canaletto. Jeszcze raz wejdziemy do pokoju wielkiego malarza i na spokojnie możemy się napawać tymi obrazami. Słuchajcie,
No, kanalkową takim fotografem XVIII-wiecznym, to dzięki obrazom Canaletta udało się po wojnie odtworzyć tak wyraźnie, tak dobrze warszawską starówkę, o czym mało kto już pamięta. Oczywiście były inne grafiki, ale Canaletto stworzył ten wzorzec i to stanowiło podstawę do odnowienia po 1945 roku właśnie starówki. Przepiękne, przepiękne, słuchajcie, pokój Canaletta na Zamku Królewskim w Warszawie. No i tak z uporem maniaka powracam do tego obrazu wolnej elekcji, starając się znaleźć to województwo kujawsko-pomorskie, ale no nie mogę. No i przechodzimy dalej teraz. Sala, na której była audiencja. Piękna sala. Strony. To tu zaczęło Stanisław August Poniatowski, a to jest ten słynny miecz koronacyjny Stanisław August Poniatowski, Rex Anno Domini 1764. Przepięknie zdobiony miecz Stanisława Augusta Poniatowskiego, który przetrwał te wichury dziejowe. A to też przed nami sam król patrzy z portretu, co też francuska przestrzenka kulturalna robi na jego zamku. A zamek przepiękny. Znaczy ja zastanawiam, że te takie króciutkie łóżka, jakże one musiały być niewygodne, ale oni wszyscy spali, słuchajcie. Skurczeni albo jako żywo, nie rozumiem, ale to w tych pomieszczeniach przebywał Canaletto, rozmawiał z królem wielokrotnie. Król w tym czasie był oczywiście fantastycznym mecenasem kultury i tutaj, jeżeli chodzi o kulturę, to możemy chylić czoła przed dokonaniem króla. Natomiast no nie zapominajmy, że to król, który stracił państwo. No ale to sypianie króla. Przechodzimy dalej. Król kochał piękne obrazy. Na ile stać go było, na tyle kupował to te dzieła sztuki. To garderoba króla. Macie znowu obraz Stanisława Augusta Poniatowskiego. No i to była rada takich mistrzów niderlandzkich. Z
Biblioteka Królewska, czyli gabinet króla. O czym myślał król Stanisław August Poniatowski w tych pomieszczeniach? Czy jeszcze myślał, marzył o tym, żeby obronić Rzeczpospolitą? Czy zdawał sobie sprawę ze skali niebezpieczeństwa? Szedłem tutaj raz do sali tronowej. Z jednej strony sala potęgi, przepychu, władzy królewskiej, a z drugiej strony sala, gdzie w sposób, no nie wiem, czy nieunikniony, ale postępowała ta erozja państwa, które z Wielkiej Rzeczypospolitej wieku XVII przeistacza się w coraz słabszą Rzeczpospolitą wieku XVIII. W momencie, kiedy w XVII wieku była postrachem sąsiadów Europy jako największe państwo środkowoeuropejskie, później staje się od coraz słabszym państwem i wreszcie po czasach chwały Jana Sobieskiego, Stefana Batorego, przychodzi czas upadku Rzeczpospolitej, która przygnieciona tą wewnętrzną niemocą i zewnętrzną potęgą Rosji, Prus i Austro-Węgier, nagle trafia do niebytu politycznego. I w 1795 roku zostaje zlikwidowane jako państwo. Tak w tym niebycie historycznym przez bez mała 150 lat Polska została. Natomiast nie ukrywajmy, dzięki Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu udało się reaktywować, wzmocnić kulturę polską. Dzięki temu, że Bocciarelli, Canaletto, Norbin działali na dworze, powstawały poczty królów polskich. Dzięki czemu Polacy mieli do czego się odwoływać w XIX wieku. Straciliśmy niepodległość, natomiast nie straciliśmy swojej kultury.
I właśnie chyba ta kultura nas obroniła. Pozdrawiam z Zamku Królewskiego w Warszawie. Czuwaj.